podążając za pasją, a może pasja jako sposób na życie. Aby stało się to możliwe, musimy ją w sobie odnaleźć i zidentyfikować ten wektor, który nas poprowadzi. W jaki sposób możemy i dlaczego to osiągnąć? Jeżeli nie odnajdziemy swojego przeznaczenia, tego diamentu, który jest w nas, no to grozi nam kręcenie się w koło tego słupka od znaku drogowego, jak dryfujący plankton, i codzienne odkrywanie dnia świstaka na nowo, tego samego. W jaki sposób to osiągnąć? W jaki sposób tą pasję zidentyfikować w sobie? W jaki sposób odnaleźć ten diament? Polecam metodę klasyczną, czyli zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie. Co w życiu chciałbym robić? A następnie odpowiedzieć i zacząć to robić. Jeżeli nie uda nam się, to ciężko nam będzie obrać kierunek i grozi nam krążenie w kółko w tym samym miejscu wokół swojego ogona. Jeżeli ten kierunek już jest wyznaczony, bardzo łatwo układa się plan i konsekwentnie go realizuje. Czasami zajmuje to kilkadziesiąt lat. Ja miałem tą komfortową sytuację, że moja pasja odnalazła mnie już w wieku kilkunastu lat i w przenośni i dosłownie wciągnęła mnie pod wodę. No i to trwa już lat kilkadziesiąt. Pasja poprowadziła mnie przez nieznane obszary w wielkim błękicie. Mogłem poczuć się jak badacz historii, jak lewitujący kosmonauta, który odkrywa drugą stronę Księżyca. Mogłem również, a wręcz musiałem, zapoznać się z nowymi technologiami. Musiałem wykonać olbrzymią pracę nad sobą i fizyczną, i umysłową. W efekcie udało mi się dojść do skrajnego wymiaru w nurkowaniu, w mojej pasji, jakim jest nurkowanie jaskiniowe. Najbardziej wymagająca forma, pragnę Państwu uzmysłowić, że wchodzimy pod skałę pełną wody na odległości kilkuset metrowe czy kilometrowe. I tutaj w tej chwili już wiem i potwierdzam, skąd to stwierdzenie, że tutaj oddziela się nurków od wymoczków. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Pasja skazuje nas na odległe podróże. W moim przypadku są to już miliony kilometrów, są to setki przeniesionych kilogramów sprzętu liczonego już w tonach w terenie przygodnym. Są to noclegi w przygodnym terenie, hamak, karimata, po to, aby obudzić się przy wywierzysku jaskini i od rana móc rozpocząć jej eksplorację. Pasja potrafi też mocno upodlić fizycznie. Wysiłku fizycznego w mojej pasji nie brakuje. Często trzeba się przedzierać przez płoty, zasieki, czy tak jak w tym przypadku przez toksyczne pole barszczu sosnowskiego, aby spędzić godzinę pod wodą w zalanym forcie carskim w Kownie na Litwie. Pasja potrafi nas też srodze sponiewierać, kiedy musimy setki metrów dopłynąć rwącą górską rzeką po to, aby dostać się do ujścia jaskini, które znajduje się na jej dnie. Oczywiście również ciekawie wygląda powrót. Jeżeli już przetrwamy próbę ognia, wody, lodu, skwaru, tak, wtedy możemy liczyć na specjalny bonus od pasji, czyli takie wrażenia, ulotne chwile właśnie, które lubię kolekcjonować, których nikt nam już nie odbierze i które na zawsze odmieniają nasze życie. Pasja potrafi też
łatać przewrotne figle. Otóż ja w swoim rozwoju, osiągnąwszy poziom eksperta, zostałem hydrobelfrem i dzięki temu poznałem tysiące nowych ludzi, nowych przyjaciół, nowych znajomych. Łapię się często na tym, że mimo iż jest to mój sposób na życie, no po prostu tak jak Forest, czasami koszę tą trawę za darmo, bo pasja przesłania mi rachunek ekonomiczny. Pytanie, czy warto? Zdecydowanie tak, proszę Państwa. Nie szukajcie wymówek, że nie macie pasji. Po prostu chciałem Wam powiedzieć, że rachunek statystyczny, prawo wielkich liczb wyklucza, abyśmy wszyscy byli beztalenciami. W każdym z nas drzemie jakaś iskra, tylko trzeba ją odpowiednio podsycić. Dlatego gorąco zachęcam do przejrzenia siebie, przefiltrowania i wtedy po prostu bądźcie Państwo sobą. Na moim przykładzie powiem, że to się sprawdza, no chyba, że możecie być piratem. Ja wybrałem tą drugą wersję. Dziękuję.